No zobaczmy, jak mi to poklasyfikuje W sumie nic się nie zmieniło, czyli dobrze to szereguje Zobaczymy sobie playlisty od najstarszej do najnowszej No i powiemy o każdej parę słów Czy mi się te gry podobały, czy nie Czy mile je wspominam Dziadne ja herbatki waszym zdrowiem Przez te wszystkie lata trochę się tego uzbierało Pierwszym materiałem, który wrzuciłem na... Nowym kanale był rzecz jasna materiał informacyjny, stąd też pierwsza playlista, to jest playlista czysto informacyjna. 144 już takie klipy wrzuciłem, wiadomo, to są takie od kuchni, o nich się wypowiadać nie będę. Potem jest czołgopedia. Kiedyś wpadłem na taki pomysł, żeby... No szlak! No, wybaczcie, znowu przerwę, więc Czołgopedia. Czołgopedia były materiały o czołgach historycznie, też w prezentacji w ujęciu wotowym, to znaczy, gdzie pokazywałem je w grze, mówię o historii, wartościowe merytorycznie, no ale długo o tego nie narobiłem, bo były bardzo czasochłonne. Następnie, Rom Total War, czyli praktycznie seria, która przeszła ze starego kanału, no. No, co miałem z tym zrobić? No, stary kanał mi zamknęli, a ja nagrywałem grę, więc po prostu to jest takie rozedrgane. Seria jest od połowy umieszczona na nowym i dokładnie taka sama historia jest z Rom Total War, gdzie grałem z Seleucydami i to jest ten pierwotny Rom, nie remaster czy remake. Seven Days to Die również jest seria od połowy i ze Spin Tiresem z Berlietem także jest seria od połowy. Spin notabene na początku strasznie wariowałem na punkcie tej gry, potem mi to stygło wraz z kolejną, każdą kolejną odsłoną. 136 mam Q&A na nowym kanale Prawdę mówiąc na starym też ich chyba miałem coś w okolicach sety Więc już się 200 takich materiałów by zrobiło Gdyby nie to, że ich już nie ma Jeżeli miałbym powiedzieć jakich materiałów najbardziej żałuję Które utraciłem ze starego kanału To z pewnością były to właśnie Q&A Z pewnością były to wartościowe materiały merytoryczne Z pewnością były to najdłuższe serie z najciekawszych gier Takich typowo sentymentalnych podróży jak GTA San Andreas czy choćby Gothic 1 Takich serii najbardziej żałuję Mafia 1, to były fajne gry No i dużo ciekawostek w nich wam przedkładałem No ale poszło i nima Dalej, no oczywiście jeżeli chodzi o Q&A To jest seria, która cieszy się jakimś tam uznaniem dalej mamy w plutonie raźniej, czyli standardowe plutony wotowe na starym kanale, miałem ponad 300 takich materiałów, na nowym już trochę mniej wota grywam coraz rzadziej, ale i tak od czasu do czasu się to pojawi potem tępienie prosiaków, czyli bitwy, które sam kręciłem, ugrywałem, a były bardzo epickie, chciałem wam je pokazać się nimi podzielić, no tylko 13 odcinków z uwagi na to, że przestałem grać wota tak dynamicznie i, i zapalczywie jak kiedyś więc fizycznie w dzisiejszych czasach no to już takie bitwy mi się raczej nie zdarzają, albo bardzo, 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 bardzo rzadko Co w garażu Chrom, czy podsumowanie Garażu, no dużo tego WOTA kiedyś było U mnie na kanale, powiedzmy sobie szczerze Teraz już zdecydowanie mniej 7 Days to Die, dlaczego dwie serie? Serii było tak naprawdę Coś około 7 czy 6 Jakoś tak, dlatego, że wiele razy Tą grę zaczynaliśmy od podstaw A i nawet na tym kanale była jeszcze jedna Seria dużo, dużo wyżej, dużo, dużo później No ale po prostu ta gra Jest bardzo czasochłonna Wolno się tam to wszystko opracowuje Więc ona może być idealna dla ludzi, którzy że mam strasznie dużo wolnego czasu, ewentualnie jeszcze na strumyki, nie? To tam może w 3 godziny coś się zrobi. Tak samo Walheim, jak go nagrywałem. Natomiast w takiej serii zwykłej, odcinkowej, no to raczej to słabo wypada. Fajnie sobie było coś pobudować i pokopać, no ale z drugiej strony, Tak jak mówię, zbyt wolne tempo i gra też przytłacza obecnie swoim ogromem, bo jest tak potwornie rozbudowana teraz, że próg wstępu jest dosyć znaczący. Inna kwestia, że to była jedna z tych serii, która była najchętniej oglądana. Ja pamiętam, że tam były te wyświetlenia bardzo, bardzo. Ciekawe myślę, że dlatego, że to jest taki drugi Minecraft, prawda? To jest gra nieokreślona, nie ma konkretnej fabuły, możesz wejść na kanał danego youtubera, bo nigdy nie wiesz co on tam odwinie i co wybuduje, co zrobi. Potem metro świetna strzelanka, miło wspominam, przeciętne miała wyświetlenia, ani dobre, ani złe. Armored Warfare, którą to grę żałuję, że zacząłem nagrywać, trochę taki zmarnowany czas, gra okazała się być wypałem i powiem wam szczerze, trochę się w niej męczyłem. Z uwagi na to, że próg wstępu w takich tytułach jest bardzo wysoki, musicie znać statystyki, pancerzy i praktycznie wszystkiego w każdej maszynie, żeby dobrze grać. Tak samo jak w wodzie. Jakbym teraz zasiadł do WoTa przy tej ilości maszyn, które ta gra oferuje dzisiaj, zanim bym zaczął coś dobrego ugrywać, bardzo wiele wody w rzekach by upłynęło, bo musiałbym się nauczyć każdej tej maszyny, która tam występuje. Armored Warfare, żałuję, że nagrywałem, dlatego że gdybym nie nagrywał, to te 37 materiałów, które poczyniłem z tego tytułu, mógłbym w tym momencie poświęcić na jakąś inną grę i cała gra by się zmieściła w tym, nie? Potem jest World of Warships. Bardzo mile tą grę wspominam, lubiłem w nią grać, to są fajne realia, które strasznie mnie fascynują. Czasem mnie też nachodzi taka nostalgia, żeby do gry powrócić, ale ostatecznie przestałem ją nagrywać, bo to jest dosyć monotonna gra i wam się przejadła, wam się znudziła, wyświetlenia były już bardzo niskie, więc głównie to nagrywałem bardziej dla samego siebie niż dla was. E, takie mam wspomnienia, filmy okazjonalne to tam powiedzmy nieważne, Dead Space. Dead Space, który jest świetną grą, e, no i ogólnie bardzo się cieszę, że archiwizuję ją na wszystkie możliwe sposoby, ale to jest taka troszeczkę klątwa Dead Space'a na moim kanale, e, to znaczy Dead Space 1, 2 i 3 były ogrywane przeze mnie lata od daty premiery, efektem czego te wyświetlenia też były takie trochę mieszane. Mam nadzieję, że Dead Space Remake nagram bliżej daty premiery. Postaram się tego procederu dokonać. To może wtedy będzie trochę lepiej. A też jestem nagrzany. Lubię naprawdę uniwersum Dead Spacea. Bardzo, bardzo fajne gry. To jest, to jest taka unikalna strzelanka. Miło wspominam w każdym razie, tym bardziej, że też tam sporo ciekawostek się w tej serii pojawiało. War Thunder to był tylko taki żuraw z mojej strony zapuszczony w kierunku owych realiów. Wy tam bardzo błagaliście, żebym do gry powrócił, ale ja nigdy nie zamierzałem do niej zasiadać na dłużej, bo nie mam czasu na tyle gier MMO. Call of Duty Black Ops Resurrection, czyli pojedynki z zombiakami, fajna zabawa, ale dosyć krótka. Szybko się nudzi z uwagi na to, że szybko wyczerpuje swój potencjał. Szybko. Gracz widzi, że już nie ma nic, ta gra więcej do zaoferowania, no i też te wyświetlenia były z waszej strony raczej mizerne. Następnie Stalker ze w prypeci. Oczywiście Stalkery nagrałem wszystkie trzy u siebie na kanale, te pierwsze dwa były na starym kanale, przepadły również, są to te serie, których najbardziej żałuję. No tutaj oczywiście pojawiła się ta trzecia odsłona. No, i to był taki moje guilty pleasure. Nie bardzo lubiłem e, zonę czernobylską. Bardzo, bardzo, bardzo fajne gierki. Tym bardziej, że ja się nimi syciłem. Po prostu się przysy, przysiewałem do każdego kamienia, do każdego drzewa. E, każdy budynek oglądałem po pięć razy ze wszystkich stron. Ja tak gram w tego typu gry. No a zona czernobylska to jest po prostu mój konik, więc bardzo miło wspominam tego typu produkcję. Tym bardziej, że tam też było strasznie dużo ciekawostek, właśnie z realnego świata, z katastrofy czernobylskiej i tak dalej. Nether's Berlietem. To jest tytuł, który był na starym kanale, troszeczkę wylądowało go na nowym Miałem ambitne plany, że tutaj bardzo dużo materiałów z tego ponagrywam Dlatego, że to była gra MMO w świecie postapokaliptycznym Gdzie mamy potwory, szukamy, no to jest taki survival, szukamy zasobów do przetrwania A jednocześnie jest tam pełno graczy, którzy też was próbują zakatrupić No ale ostatecznie okazało się, że gra była niewypałem Szybko ją usunęli sami twórcy co jeszcze ciekawego? Wyprawa Czernobylska Bardzo dziwna seria Ale bardzo wartościowa merytorycznie Gdzie opowiadałem i pokazywałem Wam Moją podróż do Czernobylskiej Zony, tej prawdziwej Czernobylskiej Zony w realnym świecie, bardzo dużo zdjęć Materiałów z tej właśnie zony Ciekawostek z tej właśnie zony Więc trochę jestem z tej serii dumny Chociaż bardzo ciężko w pocie i znoju Się ją produkowało, było to strasznie Czasochłonne i pracochłonne Następnie komany Conquer Red Alert 3 W zasadzie taka gra, która, no nie wspominam jakoś najlepiej, nie do końca pasowała w moje gusta, troszeczkę zbyt przekoloryzowana, zbyt prześmiewcza inna kwestia, że też pamiętam, że z Berietam się tam troszeczkę poróżniłem w niektórych materiałach jakby tego było mało, to wy również niespecjalnie chcieliście to oglądać, więc tak wspominam, trochę nie najlepiej Limbo, świetny tytuł growy bardzo lubię takie krótkie może się rzadko u mnie na kanale takie pojawiają, ale bardzo lubię takie krótkie, treściwe gry na 5 odcinków góra 7 które stanowią wielkie zróżnicowanie. Dla kanału, bo zanim się to znudzi I wam i mnie, to już skończę ogrywać grę A jednak jest to wartościowe na swój sposób Limbo był właśnie takim tytułem Fajny, krótki, no i taki Taki ciekawy Gorki, no tutaj było takie moje lamentowanie z uwagi na to, że chciałem wiedziony sentymentem i nostalgią lat dzieciństwa ograć polską grę Gorki 17, ale nie udało mi się jej ostatecznie uruchomić. No i City Skylines, oczywiście znamienna koronna seria kanału, która była bardzo chętnie przez was oglądana, miała bardzo wiele wyświetleń i bardzo ją lubiłem. Ale uważam, że ten format się już wyczerpał, to znaczy to było potężne 74 materiały wrzucone z tytułu growego, który jest bardzo wolny w swojej strukturze. I to nie są normalne materiały filmowe tak jak w innych seriach, gdzie miałem odcinki po 30 po 40 minut. W City Skyline każdy odcinek miał po godzinę albo wincy, czasem nawet półtorej godziny. Więc bardzo długa, wyczerpująca seria, potwornie przepakowana ciekawostkami, dlatego że ja jestem urbanistą z wykształcenia, więc tam wiele wiedzy wciskałem. Bardzo mi się przyjemnie grało, ale no, ostatecznie do gry póki co nie zasiadłem po raz drugi, chociaż wiele mnie osób o to prosiło, dlatego że nie jestem przekonany, czy rzeczywiście chcielibyście to oglądać, z uwagi na to, że to się wydaje fajne, taki powrót, ale z drugiej strony, teraz by to było na strumykach, więc ciekawostek byłoby e, praktycznie bardzo mało albo w ogóle. Głównie byłaby to rozmowa z wami. Inna kwestia jest tej natury i maści, że miasta można budować na różne sposoby, ale w znacznej mierze to moje kolejne miasto przypominałoby to pierwsze, więc robiłbym to samo wszystko od nowa, dlatego też nie jestem do końca Przekonany. Następnie Insight. Rewelacyjny tytuł growy. Bardzo dziwny. Pionujący. Z poruszającą historią i końcówką. E, no taki artystyczny, bym powiedział. Bardzo go miło wspominam. E, coś, coś takiego epokowego u mnie na kanale, bym powiedział. Worms WMD. To jest seria, którą wspominam trochę średnio, dlatego, że była rozgrywana z Dedem. Niby jaja tam były przednie. Fajnie, żeśmy się chichrali, bawili i tak dalej, ale. Ja nie do końca potrafiłem w te nowy Wormsy grać. Ja grałem tak jak się grało w star worms, gdzie człowiek się często bunkrował, często przeczekiwał na przykład pod ziemią coś, albo inny gracz musiał do nas się dokopać. Tutaj to robiłem, tutaj to w ogóle nie wychodziło, bo mechanika tych wormsów była zupełnie inna. Tutaj bez przerwy wam zrzucali bardzo wartościowe rzeczy z nieba, więc jeżeli ja się e, po staremu, tak jak w tych pierwszych wormsach, bunkrowałem gdzieś pod ziemią, to berliet, puh, berliet, duduś e, bardzo szybko mnie wykańczał, więc głównie to była taka. Ścieżka przez przegrane, przez porażki z mojej strony, no ale śmiesznie też było, powiedzmy sobie szczerze. Następnie Half-Life Updates, czyli troszeczkę poprawiona wersja Half-Life'a 2. To była seria typowo dla mnie. Też była nieźle oglądana, nie powiem, ale to była seria typowo dla mnie. Jestem potężnym fanboyem sagi Half Life'a, więc to było takie moje Guilty Pleasure i bardzo mocno razy 10, nie? Strasznie miło wspominam tą grę, bardzo ją lubię. Wyprawa lwowska, coś jak wyprawa czernobylska, moje odwiedziny z Lwowa i różnego rodzaju przemyślenia, no ale w jednym odcinku się zamknąłem, żeby też się nie rozdywagowywać na no, nie wiadomo ile materiałów. Też fajne merytorycznie, myślę, że całkiem ciekawe. No, dawniej myślałem, że tych wypraw umie na kanale bardzo dużo dużo się będzie pojawiało, ale ostatecznie jak wyszedłem za mąż, za mąż wyszedłem, tfu, nie wyszedłem za mąż, za żonę wyszedłem, znaczym się, ożeniłem się, o, tak powinienem <laughs> powiedzieć. <śmiech> w każdym razie, jak się ożeniłem, no to już tak troszeczkę nie, nie pykło z tymi wyprawami. Kolad. Kolad jest ciekawym tytułem growym, bo dla mnie również to był swego rodzaju taki epokowy krok, to znaczy... To był pierwszy taki tytuł, który był interaktywnym filmem, można powiedzieć. Głównie taka gra chodzona, gdzie tego gameplay'u było niewiele. Ale klimat był gęsty jak śmietana i polubiłem te gry. Pierwszy był właśnie Kolat, polski tytuł, całkiem ciekawy. No i powiem wam szczerze, polubiłem te gry efektem czego potem nagrałem Firewatcha. Kolat miło wspominam. Przeciętne wyświetlenia miał, ale wspominam miło z uwagi na to, że ten klimat był bardzo fajny, takiego zaszczucia, osamotnienia, niepewności i no chyba w żadnej innej grze nie wydzierałem się tak potwornie mocno jak w Kolat, gdy na przykład szedłem przez góry Ural nocą samemu w Śnieżycy i nagle coś mi wyskoczyło na mordę, to aż mikrofon przesterów się imał, no i grubo było. Potem był Resident Evil 5 z Dudusiem Fajna atmosfera, fajna seria, miło wspominam Ale z drugiej strony te starsze Residenty Evil Jak dla mnie fajnie się zaczynały klimatycznie Jako taka gra grozy A potem kończyły się jak króliczek Duracella na sterydach Więc ta końcówka zawsze mi nie odpowiadała Ale bawiłem się przednio kooperacja była miodna Następnie, no oczywiście mój konik Czyli Total War Medieval 2 Total War jest chyba moim ulubionym Total Warem całej sagi Więc bardzo dużo w niego grałem Na starym kanale była bardzo Obszerna seria z Anglii w podstawce. Tutaj pojawiła się seria z Królestwa Jerozolimy w dodatku. Chciałem jeszcze więcej tego ponagrywać, ale mam takie e, zaległości, jeżeli chodzi o Total Wall, że nie byłoby sensu. E, no bo jeszcze wiele odsłon tej sagi wam nie pokazałem w ogóle. Następnie Metro Last Light Redux, czyli to było to poprawione. Miło wspominam, fajna gierka. Po prostu przyjemne, przyjemnie spędzony czas. Kolejny był Blood and Bacon, który był totalnym nieporozumieniem, absolutnie żeśmy się nie zrozumieli. Ja to traktowałem jako taką śmieszną, taki żart, taką odskocznie na kilka odcinków, totalne odmurzdzenie, niczym nieskrępowana zabawa. Potworne niezrozumienie ze względu na widzów, którzy zaczęli się pultać, dlaczego ja taki główny nagrywam i że marnuję czas antnowy, nie? Więc. No ja to wspominam jako fajną zabawę i totalne niezrozumienie, no. Ja, więc no z perspektywy wyświetleń nie, 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 nie było fajnie Firewatch rewelacyjna gierka, również dziwna, gra historia, bardzo miło wspominam Chociaż wspominam również troszeczkę tak z dupy, dlatego że to był czas kiedy miałem bardzo wielkie deficyty wolnego czasu I pamiętam, że potrafiłem te odcinki Firewatcha nagrywać o pierwszej nad ranem w niedzielę wieczorem Podczas kiedy w poniedziałek rano o 5.40 wstawałem do roboty więc było to trudne technicznie I czasami już taki mocno byłem umęczony Ale z drugiej strony gierka naprawdę była fajna I również wam się spodobała Ona miała fajne wyświetlenia Pozytywny był odzew Co w garażu chromczy, no to wiadomo Takich podserii było dużo. Call of Duty, World at War. Powiem szczerze, że Call of Duty są fajnymi tytułami na kanał. Muszę częściej i gęściej do nich zasiadać. One są troszeczkę przeze mnie po traktowane. Ale one są bardzo różnorodne, bardzo widowiskowe. Nie sposób się znudzić tymi grami. Nie są też specjalnie długie. No, a z drugiej perspektywy są nawet fajne na swój sposób. No przyjemnie się strzela, prawda? Więc no, mam w założeniu, że jeszcze te wszystkie Modern Warfare wam na kanale pokażę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. World at War było świetne Grą bardzo miło wspominam Również te wyświetlenia chyba takie złe nie były Train z kolei wspominam źle Również to była niby kooperacja Również troszeczkę z jajem, troszeczkę na śmieszno Ale z drugiej strony No nie, no czegoś tu brakowało I też odzew z waszej strony Był raczej taki zły, no nie wspominam tego Najszczęśliwiej Trochę nudna ta gra była, bym powiedział Następnie seria samopas Z Dark Souls'a Prepare to Die Edition Druga moja seria, dlatego że pierwsza z tej gry Była na starym kanale, potem postanowiłem to jeszcze Wdzierżyć, e, wdrożyć na nowy e, Miło wspominam Fajnie, to jest po prostu taka gra, którą będę Wspominał do końca życia e, Wam się również ogólnie podobało, chociaż wiadomo No 74 odcinki to już było pewne zmęczenie Materiału i wam się też już troszeczkę tkniło Pod koniec, ale, ale Nie żałuję, nie żałuję, że zasiadłem, nie żałuję że zarchiwizowałem, bo dzięki temu być może nadejdzie taki czas, taki dzień, kiedy zarchiwizuję kiedyś na swoim kanale wszystkie Dark Soulsy, jakie istniały, choćby ze względu na to, że teraz je ja nagrywam na strumykach. Kolejne było Metro Last Light dodatki. Tamtych dodatków było bodajże kilka, chyba trzy. Fatalnie to wspominam, bo niby to było fajne, ale z drugiej strony nie budowało żadnej ciekawej historii i wyświetlenia były fatalne. To był mu i wodorosty. Jakoś nie chcieli się tego oglądać. Tak samo jak w tym przypadku. Czyli World at War Zombie Nie interesowało was to Złe były wyświetlenia Następnie Medal of Honor Airborne Przeciętne wyświetlenia Ale tutaj już przygoda była nieco ciekawsza Mile wspominam tą grę, lubiłem w nią grać A też za długa nie była No i rzecz jasna Spin Tires Mad Runner plus DLC Czyli również kolejny tytuł w który bardzo mocno popłynąłem To były te czasy największego mojego wydźwięku Największej radochy płynącej Z tych wszystkich gier tej marki, prawda, strasznie wsiąknąłem, na skutek czego potem jeszcze nagrałem madranera na modach. Oj, czekajcie, muszę na chwilę skończyć? No, jestem, jestem, powróciłem, majestatycznie niczym jutrzemka, co prawda już innego dnia tamtego dnia coś mi wypadło, nie byłem w stanie powrócić do nagrywania, ale halo, hej, przecież ta część materiału gorsza od poprzedniej nie będzie, może będzie nawet jeszcze lepsza, albo w najgorszym razie taka sama, niechaj szklanka dla nas będzie do połowy pełna, bądźmy optymistami. Zatem jadąc dalej, ostatnio skończyłem moje wywody bodajże na Madranerze, gra to była doskonała, chyba najlepsza to znaczy, wiadomo, że późniejszy Snowrunner był jeszcze lepszy, ale miał pewne wady, których tutaj jeszcze nie odczuwałem. Ta inkarnacja tytułów była o tyle fajna, że jeszcze nie zdążyła mi się znudzić. To była cały czas świeża formuła, która zaskakiwała nowościami, bo DLC-ki oferowały naprawdę dużo świeżości, w dodatku ogrywałem to w kooperacji z Dudusiem, pozytywna atmosfera, przyjemnie to wszystko wspominam, no i przede wszystkim to już było mniejsze drewno niż pierwszy Spintajers, bo w Spintayersie 1, w tej pierwszej inkarnacji owych tytułów, to jednak pewna siermięga była, czy to w interwejsie, czy w sterowaniu, to był trochę taki tytuł testowy. Mad był już bardziej dopracowany Kolejną playlistą był oczywiście The Walking Dead sezon pierwszy Gra, która w swoim czasie robiła furorę To była jawna awangarda i powiem wam szczerze Zachłysnąłem się nią Wy zresztą również Seria była fajnie oglądana Cieszyła się popularnością i uznaniem No i strasznie mnie fascynowała Muszę przyznać, że totalnie się jej dałem pochłonąć Tyle tylko, że Właśnie to słynne, tyle tylko, że pierwsze The Walking Dead było powiewem świeżości. Fajna grafika, ciekawy pomysł na tytuł, drugie The Walking Dead, czyli sezon drugi, no już trochę się wycierał, bo to było wszystko to samo, niczego nowego nam tam nie oddano pod naszą komendę. No a potem potem już to troszeczkę zaczęło się trywializować, no bo cały czas robiliśmy to samo. Dlatego też trzeci sezon do tej pory na moim kanale się nie pojawił. Być może kiedyś się pojawi, ale no po prostu mam ciekawsze typy. Następnie wyprawa moskiewska, bardzo fajna seria, bardzo popularna, bardzo wam się podobała. Mnie również podobało się jej tworzenie, ale niestety następowała ona w pocie w bólach i męczarniach. Tworzyłem ją strasznie długo, dlatego że wykreowanie każdego kolejnego odcinka zabierało masakratyczne ilości wolnego czasu. Ale moje odwiedziny w Moskwie były o tyle fajne, że autentycznie. No, mocno do tego tematu podszedłem, tak bym powiedział ambitnie: jest to bardzo ciekawa seria. Nie chcę sobie słodzić, ale naprawdę obiektywnie tak uważam, że tam jest strasznie dużo wartości czysto merytorycznej. No i wiele ciekawych rzeczy można się o Moskwie dowiedzieć. Pokazuje intrygujące miejsca, które sam odwiedziłem, które sam zbadałem moim bystrym, prosiaczym wzrokiem. Jedyne czego żałuję to to, że troszeczkę za krótko tam byłem. To było jedynie parę dni, powinienem był tam pozostać na tydzień. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że, no wiecie, wiecie co się teraz dzieje na świecie, tak? Wiecie jakie mamy teraz spojrzenie na Federację Rosyjską? To są raczej specyficzni ludzie i ja już tam nigdy więcej w życiu nogi nie postawię, nie pojadę tam. Dlatego też szkoda, że nie wyeksploatowałem możliwości i potencjału wtedy, kiedy to jeszcze było bardziej realne. Kolejna seria, czyli Madraner na modach, historycznie, strasznie wartościowa merytorycznie, również nawet Wam się podobała. Prezentowałem różnego rodzaju prototypy, konstrukcje, można powiedzieć, nieoficjalne, które powstały w bardzo niewielkiej ilości egzemplarzy, albo ewentualnie w ogóle nie powstały, nie przeszły do nawet półseryjnej produkcji. Więc ciekawostek tam było multum, świetnie się przy tym bawiłem, nowe mapy, nowe pojazdy. Nowe mechaniki, pojazdy gąsienicowe, rewelacja. Oj, to były złote czasy tego typu symulacji. Kolejne Call of Duty Modern Warfare. 4 w sensie Call of Duty 4, a Modern Warfare 1. Takie to dziwne nazewnictwo. Każdy tą grę kojarzy, każdy ją zna, ja również. I powiem Wam szczerze, chociaż to Call of Duty, staram się od czasu do czasu do niego zasiadać, te nieco bardziej futurystyczne czy też współczesne wersje troszeczkę mniej mnie kręcą, to kiedy ogrywałem Modern Warfare 1, świetnie się przy tym bawiłem. I nawet ostatnio, kiedy tworzyłem materiał top 10 gier z 2009 roku, jak robiłem, Ujęcia z Modern Warfare 2, to uznałem, że z wielką chęcią bym do tego zasiadł. Bardzo chciałem wam to pokazać. To są takie gry, przy których nie sposób się nudzić, więc wartałoby o tym pomyśleć. To są dobre tytuły, miło je wspominam, tym bardziej, że są dosyć krótkie, więc myślę, że wy się również nie znudzicie, nawet jeżeli pokażę wam jakąś starszą odsłonę Sagi. Następnie Empire Total War, seria którą bardzo lubię, chociaż nie była to seria idealna. Pamiętam w niej dwa zgrzyty, pomimo tego faktu, że Empire również jest jednym z moich ulubionych Total Warów i potwornie mocno go kocham, choćby ze względu na epokę i użycie broni czarnoprochowej, choćby ze względu na to, że były tam technologie, te drzewka technologiczne, opracowywania nowych możliwości rozwojowych kraju. To strasznie mocno mnie bawiło i cieszyło ale zgrzyty były dwa. Po pierwsze, chyba tam sobie wybrałem zbyt wysoki poziom trudności, bo grałem na wysokim poziomie na mapie i wysokim poziomie w bitwie i komputer odnosiłem takie wrażenie, że delikatnie oszukuje. W tych starszych Totalorach nie sposób było tak grać, dlatego że. Porozumienia jakieś pokojowe czy sojusze nic nie znaczyły dla komputera, dla sztucznej inteligencji. Miałem z kimś pokój, miałem z kimś sojusz, no a potem nic z gruchy, ni z pitruchy, ni z dupy wypowiadał mi wojnę, bo miał taki kaprys z dnia na dzień bez żadnego powodu. Więc niby mi gra pokazywała, że to państwo mnie lubi, zaraz potem była wojna. No nie lubię takich machlojek, Brunner. Inna kwestia, że to był jeszcze stary komputer i ten stary komputer niestety przestawał już wydalać i to było do zauważenia w tej serii, że gdzie niegdzie mi się mroziła animacja, gdzie niegdzie mi się sypał program do nagrywania, były jakieś kratkarze, jakieś zmrożenia ekranu. Było jednym słowem ciężko. Dokładnie tak samo ciężko było w Darkwoodzie. Tutaj również czasem rzadziej, bo to, wiadomo, no, mniejsze wymagania graficzne, sprzętowe, ale jednak czasem też te jakieś dropnięcia animacji się zdarzały. Mimo wszystko, Darkwood. No, czy ja tu muszę coś więcej mówić? <laughs> Chyba mnie znacie. Kto mnie zna, ten wie, że dla mnie to jest świętość. Dla mnie to jest jedna z najfajniejszych, najbardziej. Indywidualnych, nietuzinkowych, fascynujących, przejmujących i klimatycznych gier, jakie kiedykolwiek w życiu ogrywałem. Ty bardziej mnie to cieszy, że to jest w ogóle polska gra, prawda? Jest to horror, ale taki horror, jakiego nie spotkacie nigdzie indziej. To jest survival horror pełną gębą gdzie naprawdę idzie się wydrzeć, a klimat jest tak epicko gęsty i ten świat jest tak porypany i dziwaczny. Panowie z Acid Wizard, chylę przed wami czoła, bo jesteście wielcy. I powiem szczerze, że chętnie bym do gry powrócił. To była długa gra. No i myślę, że dosyć mocno ją wyczerpałem, ale jednak takich tytułów się nigdy nie zapomina. Strasznie przyjemnie to wspominam I to była świetna seria Bardzo mnie miło się w to grało I bardzo wam miło się to oglądało Opinie były niezmiernie pozytywne Więc strasznie ją fajnie wspominam Chociaż cały czas właśnie ten stary komputer nie domagał Następnie kolejna inkarnacja serii z Wormsów WMD W sumie stworzona trochę niepotrzebnie Dead jakoś myślę, że tutaj był prowadyrem tego pomysłu Żeby do gry powrócić nie jestem do końca przekonany, czy było to konieczne, to znaczy, no myślę, że już wyczerpaliśmy formułę w tej serii, no ale kilka jeszcze odcineczków z tego powstało. Potem The Walking Dead sezon drugi, tak jak mówiłem, gra już się zaczynała trochę wycierać, no ale w sumie też było ciekawie. Chciałem przede wszystkim poznać tą historię, co się dalej wydarzyło z Dor, jak się ona nazywała, z tą dziewczynką, no. Kolejna seria czołgi historycznie. Ponownie seria z World of Tanks, gdzie opowiadam o historii konstrukcji z realnego świata. Wartościowa merytorycznie, ale formuła zaczynała się powoli wycierać z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ja nie miałem kanału czysto wotowego, więc te wyświetlenia też nie były takie idealne. Po drugie, dlatego, że ja coraz mniej grałem w wota i coraz mocniej musiałem się posiłkować opiniami innych graczy, a mniej swoimi. Zatem postanowiłem z tego zrezygnować 20 takich klimatycznych materialików ujrzało światło dzienne. Następnie Dead Space 2. Oczywiście Dead Space'y kocham, świetnie się bawiłem, ale tak jak mówiłem, klątwa Dead Space'a nagrywałem to wiele lat podacie premiery przez co te wyświetlenia też nie były najlepsze, ale ciekawostki, ciekawostki były prima sort. O ile w Dead Space'ie 1 opowiadałem na, o eksperymentach na ludziach, o tym czy w realnym świecie byłoby to możliwe, żeby ludzie tak mocno zmutowali, o ile w Dead Space'ie 2 opowiadałem o paradoksie Fermiego i o tym dlaczego, jakie są naukowe łoszczy w dupę jego mać! Proszę. Jakie są naukowe wyjaśnienia tego paradoksu, iż z perspektywy czysto statystycznej wynikałoby, że powinniśmy obserwować miliardy inteligentnych cywilizacji, które nas okalają w kosmosie, a nie widzimy nawet jednej? No to były ciekawe tematy i myślę, że seria również ciekawa z tego powstała. Unboxingi również bardzo fajna seria. Taka na luzie z jajem. Myślę, że przyjemna do pooglądania. Bardzo miło mi się ją nagrywa. Zawsze, kiedy paczkę otwieram od wiz, czuję się jak na święta. 18 takich paczek do tej pory przez wszystkie lata otworzyłem. Terraria. Terraria była serią trochę wymyśloną na siłę, bo stary pecet już mi nie wydalał i gry z lepszą grafiką no po prostu mi zdychały. Nawet Dead Space 2 był serią przerywaną. Zacząłem go nagrywać na starym pececie. Potem przestałem, przestałem zasiadać do tego tytułu i odświeżyłem go dopiero po uzyskaniu nowego komputera, dlatego że przy starym PC ta gra już po prostu nie działała. Z Terrarium była, było trochę lepiej, grafika była słaba, wiadomo, ale gra była miodna, bardzo ją lubiłem. Nie żałuję, że znowu do niej zasiedliśmy, bo w serii Terrarii również było dużo na starym kanale były co najmniej ze dwie, no ale to jest jednak taka gra troszeczkę ala Minecraftowa, więc wiele można wymyśleć i wiele można się pobawić. Coś o słynna seria, coś o gdzie mówię o konkretnych tematach, o jakichś tematach historycznych, być może jakiejś wiedzy czysto naukowej, a ostatnio o geopolityce. Cieszę się, na największym uznaniem Ze względu na wiadome tematy Oczywiście niektóre materiały Owej playlisty już sięgają Podchodzą pod nieomal milion wyświetleń Bardzo mnie to cieszy, że wam się to podoba Szkoda tylko, że to nie jest główny nurt Mojego kanału, ale i tak się cieszę Następnie kolejna inkarnacja, co w garażu chrumczy, to nieważne Metro Exodus i to był ten słynny moment oddzielony potężnym ceglanym murem To znaczy do tej pory wszystkie playlisty były ze starego peceta Metro Exodus wyznaczało już nową epokę gamingu Zakupiłem dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu nową jednostkę centralną która miała zupełnie nowe możliwości, dzięki czemu Metro Exodus ogrywałem praktycznie w dacie premiery. A był to tytuł świeży, nowy, który budził wokół siebie poruszenie. Gra była rewelacyjna, nie idealna, bo niestety dosyć powtarzalna i monotonna. Nie było tam bossów, do tego. Znaczy, no dobra, były, były, byli bosowie, ale więcej ich było i bardziej byli urokliwi już w Last Lightie. Prawda, tutaj w znacznej mierze chodziliśmy po powtarzalnych takich samych lokacjach, które były duże, ale jednak, no wiecie, powtarzalność świata męczy i pokonywaliśmy powtarzalnych, podobnych do siebie Przeciwników, naprawdę klimatycznych miejsc było stosunkowo niewiele, w odróżnieniu od bardziej jednotorowych odsłon sagi do tej pory. No nie zmienia to faktu, że gra zdecydowanie uchodziła za dobrą jedna z fajniejszych marek postapokaliptycznych, jakie ogrywałem w tle. Miło ją wspominam, chociaż też narzekaliście, że za wolno przechodzę przez lokacje, że chcielibyście, żebym szybciej ten tytuł skończył. No ja tak mam w grach, że wolno przez nie przechodzę. No niestety, wielu ludziom było to solą w oku, więc narzekaniom nie było końca. Kolejny był Battlefield 1 Tak dziwnie zacząłem, że zacząłem od online No trochę sobie tam pogram, ja nie jestem wielkim fanem online'u Więc szybko przestałem, tylko 6 takich materiałów powstało Natomiast potem zasiadłem do kampanii singleplayerowej no i działo się. Powiem szczerze, jedna z najfajniejszych strzelanin frontowych, jakie kiedykolwiek widziałem w całej długiej historii mojego życia, i do tego dosyć awangardowa, bo mowa o I wojnie światowej. Dosyć symbolicznie mówiąc, bo nie siedzieliśmy tam w okopie, no i łaziliśmy zazwyczaj z karabinem maszynowym, których było jak na lekarstwo w tamtym okresie, ale i tak klimat był. I powiem Wam szczerze, gdyby nie to, że kampania była diablo krótka, no to zdecydowanie byłoby to bardzo silną pozycją w takich tytułach growych. Myślę, że po Call of Duty 2, tym pierwszym starym Call of Duty 2, być może jeszcze Call of Duty Modern War 2, nie Modern Warfare e, World War 2, tak WW2 to taki był skrót. Myślę, że ta gra by była na trzecim, a może nawet na drugim miejscu. Ze strzelani frontowych, rzecz jasna. Jedna z najlepszych, jakie w życiu ogrywałem. Bardzo, bardzo fajna. Następnie World of Tanks Luźno, czyli takie moje posiadówki bez Plutonów w tej grze, był taki czas, kiedy Berliet odmówił już grania ze mną no i musiałem sobie radzić sam, stąd też pomysł na taką podserię, taką playlistę następnie Battlefield 5. chociaż ludzie narzekali na ten tytuł mówili, że jest do dupy, chciałem się przekonać o co tyle krzyku, no i teraz już wiem, i powiem wam szczerze, nie żałuję tego że poświęciłem czas na tą produkcję poza tym, że ograłem ją nieodlegle od daty premiery, przez to też wyświetlenia i zainteresowanie było, to przede wszystkim był to tytuł, który był przyjemny, powiedzmy sobie szczerze można było dostać raka, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie historyczne, trzeba było traktować grę z przymrużeniem oka jak takie częściowe science fiction, ale jednak była spektakularna, widowiskowa, grało się miło. No i zdecydowanie była bardzo różnorodna, bo każda misja była w zupełnie innych pejzażach. Kolejna seria Half-Life 2 Episode 1. Bardzo wielka przerwa pomiędzy Half-Life'em 2, a pierwszym epizodem wynikała z tego, że o ile jestem potężnym fanbojem Half-Life'a 2, o tyle epizodów już nie do końca, a epizod 1 jest skokiem na kasę, który w ogóle mi się przyjemnie nie kojarzy i wcale fajny nie był, ale jednak go grałem również nie żałuję, był krótki, zwięzły, no i jakoś tak udało mi się dopełnić tą strukturę na kanale, to znaczy zamknąć spójną klamrą fabularną wszystkie części, co też jest fajne. Następnie Kingdoms Total War. Gra, którą bym określał jako niewypał. To znaczy, nie był to jakiś fatalny Total War, ale miał wiele mechanik, które jak dla mnie były totalnie dzikie, i nawet określiłbym je mianem źle pomyślanych, źle zaprojektowanych u podstaw. E, osobiście, no nie do końca się tutaj byłem w stanie odnaleźć. Oczywiście wielki hejt był na moją osobę w tej serii, z uwagi na to, że strasznie lamiłem, że nie rozumiałem części mechanik. Ja się tutaj broniłem tym, że gra nie oferowała totalnie, kompletnie żadnego samouczka. Nul. Nic. Kompletnie. Ogólnie Total War nie są silne, jeżeli chodzi o samouczki, ale chociaż są jakieś, wiecie, porady w dymkach, zawsze były jakieś postacie, które e, wspominają, co możesz zrobić, w jaki sposób. Tutaj nie było nic, więc wszystkiego się trzeba było domyślać na czuja, a biorąc pod uwagę, że gra miała bardzo okrojony interfejs, w starszych Total Warach było tak, że coś obrazowane było ikonką najeżdżałem tam kursorem i wyświetlał mi się cały pulpit, gdzie opisywano, co to jest. Dlaczego to jest? Jaka jest mechanika tego czegoś? We freakingdoms niczego takiego nie było. Miałeś ikonkę, nie wiedziałeś co ona oznacza, bo wyglądała dziwnie, nie mogłeś tego nawet sprawdzić. Super! Więc nie wspominam tej gry miło, ale fajnie, że do niej zasiadłem. Poznałem kolejnego Total War, Mam wyrobioną chociaż opinię. Tym bardziej, że to było dosyć egzotyczne, bo traktowało Chin antycznych. Więc myślę, ciekawe to klimaty Następnie online w Battlefieldzie 1 Też taka odskocznia na szybko Ja online'ów nie lubię Streamy, których zobaczcie Chociaż miałem tam pewne przerwy Nie wszystkie streamy dodawałem do głównej playlisty Miałem pewne braki w tym zakresie Gdzie niegdzie po prostu zapominałem o tym To zobaczcie, że już praktycznie 200 strumyków było do tej pory Każdy, nieomal no, nawet ponad bym powiedział 3 godziny, jeszcze czasem się zdarzały streamy 10 godzinne więc zobaczcie ile tutaj jest wartości <laughs> w tej playliście, ja pieprzę. Streamy z samego World of Tanks 47. Też sporo tego było. Następnie seria Skobi, czyli z klocków, polskich klocków, czysto militarnych, bo prezentowałem wam czołgi. No taka seryjka poboczna można powiedzieć smaczek, czy ja wiem, czy dobra, czy zła, no nie cieszyło się to jakąś wielką popularnością, bo ja nie mam takiego kanału, ale odskocznia od gier myślę też ciekawy pomysł, żeby jakoś urozmaicić kanał. Następnie streamy z Forza Horizon 3, które bardzo miło wspominam, to był mój pierwszy kontakt z tym tytułem, jakim jest Forza Horizon, z tą marką, więc dla mnie to było swego rodzaju katarzis, takie duchowe oczyszczenie, otwarty świat, bardzo urozmaicony, piękny, masa fur z realnego świata, bardzo, bardzo fajnie zachłyskiwałem się tym z siłą lewiatana, chociaż to nie była najnowsza Forza, dlatego, że wtedy, kiedy ogrywałem trójkę, to już wyszła na światło Dzienne czwórka. Następnie bitwy rankingowe, powiedzmy szybko pominiemy, Spin Tires Czernobyl, czyli DLC. Do Spintajersa pierwszego tam były machloje, tam wydawca się nie zgadzał z producentem, więc potem się seria rozdwoiła. Jeden odpowiadał za serię Spintajers, drugi za serię Madrunner, nieważne. Ważne jest to, że to DLC było raczej króciutkie, zwięźlutkie, niespecjalnie ambitne, no ale jeden taki strumyk był też tego nie, żałuję. Fajnie, że poznałem. Potem seria, którą bardzo ciepło wspominam. Powiedziałbym, że jedna z najlepszych, jakie do tej pory poczyniłem, czyli American Truck Simulator, gdzie gameplay niby był powolny, taki melancholijny. No bo jazda ciężarówką po Stanach, ile tam się może dziać w tle, ale powiem Wam szczerze, poza tym, że dla mnie to są bardzo atrakcyjne realia, bo ja lubię, interesuję się takimi rzeczami, kocham amerykańską motoryzację, tym bardziej ich ciągniki siodłowe. No to jakby tego było mało, to jeszcze w takiej serii miejmy masę czasu. Na opowiadanie Wam ciekawostek, czyli robienie tego, co lubię najmocniej. Seria była potwornie przesączona tymi ciekawostkami niczym dobra kasza z kwarkami jak to mawiał Pawlak. No i zdecydowanie przyjemnie spędziliśmy czas, tym bardziej, że seria też się cieszyła uznaniem miała wysoki współczynnik oglądalności, dlatego też no, mocno z nią pojechałem aż 82 klipy filmowe z niej poczyniłem. No i strasznie dużo ciekawostek, bardzo miło wspominam, naprawdę. Nawet jakieś tam epizody z życia osobistego opowiadałem. Bardzo, bardzo fajnie. Kolejnym tytułem był Frostpunk. Frostpunk, który był polskim tytułem, bardzo dziwnym tytułem, ale jednocześnie dosyć fascynującym. Bardzo się cieszę, że go ograłem. Tam też był hejt, że nie ogarniam i tak dalej, była ta krytyka, ale powiem wam szczerze, ja się bawiłem dobrze i to jest najważniejsze w grach, więc miło tą grę wspominam, chociaż też niosłem się z zamiarem ogrania DLC-ków do Frostpunk. -a. No i jakoś mi nie wyszło, a kupiłem je w wersji pudełkowej, więc tak trochę z dupy. W każdym razie może kiedyś zobaczymy. Obecnie spoglądam bardziej takim nachalnym wzrokiem w kierunku Frostpunka 2, bo już ta gra została zapowiedziana, a ma ulepszenie, na które czekałem od e, edycji. Jedynki, mianowicie swobodną budowę, wreszcie nie będziemy musieli budować na planie koła, co strasznie mocno mnie urzeka. No bo jednak klasyczny urbanista to chce mieć zawsze swobodę kreowania struktury miasta. Dobra. Kolejne tytuły. Kim jest grzechu? To jest dziwna playlista, bardzo krótka, która była burzliwa, szybko się zaczęła, szybko się skończyła. Rozwiązywałem sobie testy Internetowe, które miały pokazać, jaka jest moja mentalność i zapatrywania, czy to geopolityczne, czy światopoglądowe. No i było to ciekawe. Uzasadniałem każdy mój wybór, mówiłem, dlaczego tak uważam. Oczywiście była to seria burzliwa, no bo bardzo konfliktogenna, natomiast przestałem ją szybko nagrywać, z uwagi na to, że szybko się dowiedziałem znaczy, no już to wiedziałem wcześniej, ale po prostu utwierdziłem się w tym przekonaniu, że YouTube nie jest najlepszą platformą do zamieszczania jakichkolwiek materiałów, w których mówicie otwarcie o swoich poglądach. To znaczy, no, test na komunistę jeszcze jakoś przeszedł. Test na lewicę prawicę jeszcze jakoś przeszedł. Natomiast jak już chciałem wrzucić test na to, żeby sprawdzić, czy jestem faszystą, no to już YouTube tam zaczął machloje robić, więc nawet tego nie opublikowałem na tej stronie oficjalnie, robiłem to w inny sposób i pomyślałem sobie, że nie warto ryzykować. Nie, nie, w dzisiejszych czasach nie ma wolności słowa, więc nie warto Krasnoludy Warhammer Mortal Empires No właśnie, Warhammer Total War Tytuł, który powinien być moim ulubionym Bo uwielbiam uniwersa fantazy Uważam, że uniwersum Warhammera jest naprawdę bardzo ciekawe A Total Warry kocham Ale z drugiej strony... Coś mi w Warhammer Total War nie pasuje. Zbyt wielki nacisk na bajkowość, przekoloryzowanie, i zbyt wielki nacisk na baśniowość tego wszystkiego: nacisk na fabułę bohaterów. niżli? Na autentyczne zarządzanie krajem Ja bym chciał się poczuć jak Władca jakiegoś państwa Który dba o gospodarkę, o Politykę, o armię Tutaj się bardziej czułem jakbym grał w RPGa Z armiami Bohaterowie byli zbyt potężni, jeden wykoksany Bohater był w stanie czasami jedną armię Pokonać na cały pasek praktycznie Z wojskami aż stąd po horyzont Do tego no To wszystko miało takie dziwne mechaniki Ja bym to inaczej zaprojektował, więc z jednej strony Bardzo ładna gra i z różnicowana, różnorodna, a z drugiej strony nie do końca pasująca w moje gusta. Kolejna playlista zapowiedzi growe. Nie cieszy się to jakąś potężną popularnością, ale powiem Wam szczerze, strasznie się cieszę, że taką playlistę stworzyłem. Bardzo ją lubię, dlatego że tworzę materiały na temat nadchodzących premier growych, gdzie opowiadam różnego rodzaju zapowiedzi twórców, opowiadam, czym to będzie, jaka będzie mechanika, pokazuję trailery w tle. Przyjemne to, lubię to nagrywać i powiem Wam szczerze, Lubię po prostu ten format, że mogę wam o grach poopowiadać i się nimi pozachłyskiwać. Następnie, o kurde, ja już to długo nagrywam, jestem trochę poza połową, muszę chyba odrobinę przyspieszyć.